Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, finanse przedsiębiorstw i więcej i wiele innych. Całość mojej oferty możecie znaleźć naturalnie na stronie internetowej zadania-projekty.pl, a dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie dotyczące rozwiązania układu dwóch równań, ale aż z trzema niewiadomymi. Dlaczego powiedziałam, że aż z trzema niewiadomymi? No bo się pojawia w pewnym momencie problem, jak coś takiego rozwiązać. Jeżeli mam dwa równania i są trzy niewiadome x, y, z, możecie oczywiście mieć naturalnie inne określenia, to już widać, że jedna ze zmiennych o jedną jest za dużo, żeby w taki klasyczny sposób rozwiązać to równanie, ten układ równań. Więc jeżeli najwygodniej jest przyjąć, że jedna ze zmiennych, na przykład z, jest jakąś stałą wartością i ta stała wartość jest liczbą rzeczywistą. Jeżeli zrobimy takie założenie, jak tutaj zapisałam u góry, można tak powiedzieć, że z równa się k, a k należy do rzeczywistych. Więc w tym momencie powstaje układ, gdzie mogę przyjąć, że zamiast z mam k i przerzucam na drugą stronę, bo to jest jakaś dla mnie stała liczba, czyli mam 1 minus k, bo po przerzuceniu na drugą stronę zmieniam znak na przeciwny. Było x minus 4y, zapisuję, że to jest 3 minus 3 razy k, bo powiedziałam, że z traktujemy, że to jest jakieś k. Powstaje nam układ dwóch równań z dwoma niewiadomymi, gdzie niewiadomo jest tylko x i y, w zależności od k to faktycznie będą wyniki, a k to jest jakaś nieokreślona, bliżej nam stała liczba należąca do rzeczywistych. I teraz, jeżeli chcemy to rozwiązać, możemy to rozwiązać na przykład metodą klasyczną, czyli na przykład przez metodę przeciwnych współczynników, albo metodę wyznacznikową, albo jeszcze pewnie jakąś inną, przeciwnych współczynników wyznacznikową. I teraz ja na przykład wezmę przez wyznaczanie, czyli na przykład z tego równania wezmę y, wszystkie elementy przerzucę na prawą stronę i później wyniki podstawię do drugiego równania, czyli mam y równa się 1 minus k, tak jak było, i minus 2x, bo po tej stronie było z plusem, czyli po drugiej będzie z minusem. I teraz ten element, ile wynosi y, wstawiam do drugiego równania naszego układu równań i podstawiam x minus 4 i zamiast za y piszę 1 minus k minus 2x równa się 3 minus 3k. I teraz coś takiego rozwiązujemy, żeby się dowiedzieć, ile wynosi x, czyli piszę x równa się znak zapytania, czyli mam x minus 4, bo minus 4 razy 1, minus 4 razy k, czyli plus 4k, i minus 4 razy minus 2x, czyli będzie plus 8x, równa się 3 minus 3k. Czyli wychodzi, że x równa się, mam tak, tu jest x i tu jest x, czyli w tym momencie mam 9x i 4 na minusie i k 4 też przerzucam na drugą stronę ze znakiem przeciwnym, czyli mam 3 minus 3k, jak było, minus 4, zamieniam na drugą stronę, czyli będzie plus 4 i było 4k na plusie, czyli będzie minus 4k, czyli powiedzmy, jeżeli trójkę z tą czwórką unormuję, to mam siódemkę i minus 3k i minus 4k to daje mi minus 7k. A więc oznacza to tyle, że x równa się, jeżeli tu jest jeszcze dziewiątka, to obustronnie dzielę przez 9, a więc mam, że 7 minus 7k całość dzielone przez 9. To jest rozwiązanie, ile wynosi x naszego układu równań, tutaj widzimy. Teraz pytanie jeszcze, ile wynosi y. Y, mam podany wzór na y w zależności i od k, i od x. Czyli mogę zapisać, że y równa się 1 minus k, jak było, i minus 2. Ile wynosi x? X wynosi tyle, czyli mam 7 minus 7k przez 9. Czyli mogę powiedzieć, że y równa się 1 minus k. I teraz i tu jest 7, czyli mogę wyciągnąć z całości. Czyli mam 2 razy 7, czyli minus 14.
1 minus k przez 9. A więc możemy powiedzieć, że ostatecznie rozwiązaniem tego układu równań z dwoma równaniami, a z trzema niewiadomymi wiemy, jest tak. X 7 i w nawiasie 1 minus k, całość przez 9, y, tak jak widzicie, to jest to, co było przed chwilą, czyli 1 minus k minus 14, 1 minus k przez 9, a z jest równe k, gdzie k należy do liczb rzeczywistych. Tutaj macie zapisane, tak jest najbardziej poprawnie zapisane w takiego rozwiązania, ile wynosi x, y i z w zależności od k. Także ja kończę omawianie tego zadania. Było to zadanie z matematyki dotyczące rozwiązywania układu równań, takich i może już nie do końca też i prostych, gdzie mamy nie taką samą liczbę wiadomych co niewiadomych. Można to rozwiązać, tak jak tu widzicie, metodą takiego czy podstawiania, czy ewentualnie jakąś metodą eliminacji, w formie macierzowej jak najbardziej. Jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, od razu możecie mailować na zadania@projekty.wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania, a gdy będę miała możliwość, na pewno z Wami się skontaktuję. Ja Was serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Będę starała się umieszczać kolejne filmy, jeśli będę tylko na to miała czas. Subskrybujcie ten kanał, oglądajcie pozostałe moje filmy związane z matematyką, czy z ekonometrią, czy z innymi przedmiotami. Korzystajcie z tych playlist, umieszczajcie filmy na forach internetowych czy na Facebooku. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do nauki.